długo wyczekiwane FNAF Security Breach Ruin jest już dostępne. Dzisiaj wcielimy się w rolę Cassie i zakradniemy się do zniszczonego Pizzaplexu. A naszą najważniejszą misją będzie uratować Gregoriego i rozwikłać zagadki tego miejsca raz na zawsze. No to jesteśmy w grze FNAF Security Breach Ruin, klikamy play i mamy jedną misję: znaleźć Gregoriego, tak więc zaczynamy. Ogólnie zapomniałem wam powiedzieć, żebyście zostawili jak najwięcej łapek w górę, ponieważ próbujemy zająć pierwsze miejsce na karcie na czasie, więc zostawcie z 10, 20, 30 tysięcy łapek w górę. Im więcej, tym lepiej. I zaczynamy. Oraz napiszcie w komentarzu hashtag ruin dla zasięgu. A tymczasem, jak to wygląda? Ej, to jest ta początkowa scenka. Cassie wchodzi do Pizzaplexu. O, wow. Jakie to jest piękne. Dobra, czy to jest główna bohaterka? Gregory! Tak, Gregory? Tak. Okej. Pięknie. Na trailerze to wyglądało kiepsko, no bo wiadomo, nie mogli wszystkiego pokazać. Gregory, czy jesteś tutaj? O, ja już mogę grać! Co jest? Dobra, zaczynamy przy wejściu do Pizzaplexu i swoją drogą jest dzień, co mnie totalnie dziwi, ponieważ wydawało mi się, że będziemy zaczynać w nocy, no bo w końcu zakradliśmy się do tego miejsca. A ja schodzę po drabinie, okej. Co ważne, to chciałbym powiedzieć, to, że to jest za darmo, więc jeżeli macie podstawową wersję gry, to możecie w to zagrać bez problemu. Okej. Czyli oni się znają. Okej. Musimy iść w tym kierunku. No dobra. Idziemy. Don't go in alone. Nie wchodź tutaj samemu. No, co to jest? To jest to miejsce. To jest to miejsce, gdzie się zaczynał zwykły FNAF. Wow. Wow, tu kompletnie nic nie ma. Okej, z tego co widzę, biegać możemy, czyli jest jakby podobny vibe jak Gregoriego. Okej, gdzie tu się na początek szło? Bramkami się szło, z tego co pamiętam. Skrzyneczka. Wow, na razie zwiedzamy to miejsce, bo powiem wam szczerze, wygląda to naprawdę, naprawdę pięknie. Swoją drogą... Hej. O, get a complete... Okej, tutaj dostaliśmy entry passa, ale z tego co widzę, dostajemy latarkę od jednego robota. Siema, staw bocie. Jakieś drgawki ma, to jest dziwne. Okej, mamy latarkę, więc mamy już to, co najważniejsze. Mamy to, dobra, możemy iść dalej. Wszędzie w ogóle jakieś tutaj graffiti ludzie pozostawiali. Ja nie wiem, ile to lat to miejsce było opuszczone, ale wygląda naprawdę kiepsko. A, i patrzcie na to. Jest dzień, ale tak naprawdę jak pójdziemy w głąb Pizzaplexu, to już nie jest tak pięknie. Już robi się, że tak powiem, troszkę nieciekawie. Czy ja tędy... O, to jest statua Frediego. A w zasadzie to, co z niej zostało. Ona była ze złota, rozumiecie to? Ona była ze złota, a teraz jest... No, nie wiadomo z czego. Dobra, idziemy dalej, rozglądamy się. Jestem ciekaw, kiedy wpadnę już na jakiegoś przeciwnika, ale kto wie, może to będzie taki jakby na początek tutorial. Póki co zwiedzamy to miejsce i pytanie, gdzie ja powinienem pójść teraz? Czy jakoś tędy? Czy może na górę? Chyba na górę musimy iść, tak mi się wydaje. Ale zobaczcie, grafika jest po prostu nieziemska. Wszystko jest tutaj, przyściutko jest tutaj rozwalone. Wow! Oh! To był chyba pierwszy jumpscare. Okej, całkiem ciekawie, powiem szczerze. To, co chciałem wam powiedzieć, to, że dzisiaj właśnie będzie jeszcze jeden odcinek z tego, bo raczej nie przejdziemy tego na raz. Więc przygotujcie się i zostawcie jak najwięcej łapek w górę, to wtedy od razu się pojawi. Hej! O! Okej. Po co mi druga latarka? Dobra, mogłem jakby się tego spodziewać. Co ciekawe, w ogóle za pierwszym razem od razu intuicyjnie poszedłem dobrą drogą. Nie poszedłem jakąś drogą i nie gubiłem się. Watch your step. Uważaj, gdzie stawiasz kroki. Uważaj, jak idziesz. No dobra. O nie, o nie, o nie. Czy ona wróci? Chwila, ja... Czy ona... Tak, bo ona chyba przeżyła w zakończeniu z Gregorim, jak Gregory uciekał z Freddym. Chyba tak. Albo i nie, już nie pamiętam. Tych zakończeń było naprawdę dużo. Gregory nas woła, okej. Czy ktoś mi może pomóc? No, zaraz pójdę ci pomóc, tylko nie mam pojęcia, gdzie ty jesteś, a ty pewnie jesteś gdzieś z Freddym w jakimś podziemiach tego miejsca. Tutaj. Mam też dziwne przeczucie, wiecie, jakby, że tak naprawdę to nie jest głos Gregoriego, że my jesteśmy... Okej, może jednak to jest głos Gregoriego. Gregory? I got your message. Where are you? Help! Something grabbed me. It
Co jest? Raceway, czyli jest na Roxy Raceway. Tak, no tak, przecież tam było zakończenie. No tak, wszystko się układa w całość. Już tam zeszliśmy do podziemi starego pizzaplexu i tam właśnie w podziemiach przy Roxy Raceway to wszystko się wydarzyło i tam było zakończenie, czyli to jest bodajże zakończenie, w którym w którym był burn trap i wszystko spłonęło. To jest to, dobra, wszystko sobie przypomniałem. Niemniej jednak właśnie Cassie prawie zginęła przez windę. Jak widzicie, gra ma oczywiście jakieś tam minimalne doczytywania, ale to jest raczej normalne w Security Breach. Tutaj nie oczekujcie, że nawet jeżeli będziecie mieli komputer z kosmosu, to ta gra i tak będzie wam ścinała. Chociażby ja teraz mam super nowoczesny komputer, bo sobie kupiłem. What the hell? What the hell? Czemu ja spadłem z drabiny? Kupiłem sobie super nowoczesny komputer, a na maksymalnych ustawieniach we FNAF-a Security Breach nie pogram, więc ta gra po prostu nie jest dobrze zoptymalizowana. Niemniej jednak spadłem z drabiny z 20 metrów i przeżyłem. A ta bramka się zamknie. No tak, to jest FNAF Security Breach Ruin. Czego ja oczekiwałem? Że nie będzie żadnych bugów, żadnych błędów? A jako iż ja jestem mistrzem, jeżeli chodzi o znajdowanie takich rzeczy, no to widzicie. Low clearance, watch your head, uważaj na głowę. Okej. Wkładam sobie latarkę na wszelki wypadek. Tak na wszelki wypadek, bo nigdy nie wiadomo, co się tutaj może wydarzyć i kogo możemy tutaj spotkać. Dla bezpieczeństwa lepiej będzie ostrożnie tutaj. A właśnie, zobaczcie, latarkę mamy teraz nieskończoną. To jest rzecz, którą zmienili, bo w podstawie. Ojej, ojej, ojej. O, wow. Wow, ile robactwa. No coś czuję, że chyba będzie tutaj nasze spotkanie z super rozwaloną ciką. Co jest grane karaluchy na podłodze? To jest ta pizza z trailera, ze screena rozwalona. I tu gdzieś będzie ta dziwna kaczka. Tak, tak, ona gdzieś tu powinna być. Ale na razie, jak powiem tak, graficznie jest spoko, ale jak już widzieliście, kilka błędów tutaj jest. I na razie mamy taką ścieżkę jakby, że idziemy przed siebie, nie możemy jakby zwiedzać tego miejsca, tylko jest i kaczka glamrockowa. Co to jest? W sensie, no ja wiedziałem, że to jest jakby kaczka ciki. O! Co się... Co? I się wyłączy... What happened to you? Wow! Awful. Czemu Chica się wyłączyła? I czemu jej kaczka, w sensie jak widać, to jest ewidentnie jakby jakaś zabawka, kaczka, Chiki, coś na tej zasadzie? Wow! Czemu to jest nowe, a czemu Chica... No czy wiadomo, czemu Chica jest rozwalona. What the hell? Ja, pół głowy nie ma. Pół głowy, nogi. Tutaj już prawie Endo jest w ogóle oblepiona czymś. Dziwne, dobra, nieważne, idę dalej. Mam dziwne przeczucie, że to DLC będzie właśnie działało na zasadzie takiej, że my będziemy szli głównie przed siebie. Takie mam dziwne odczucia, bo na razie nie znajdujemy nic. Chyba, że to jest tylko taki wstępniak, bo w końcu 16... Ty chciałeś mnie zjumpskerować? Nie. Słyszę Montiego gdzieś w oddali. Okej, okay, jako iż Monty jest przepołowiony, to raczej nie powinienem dostać od niego jakiegoś mocnego jumpscare'a. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale nigdy nie wiadomo. Okej, okay, też w ogóle, jeżeli przy rozpoczęciu gry mamy informację, że rozwikłamy zagadki tego miejsca raz na zawsze. What's this thing? What the hell? I think it's supposed to power the door. Oh, to jest ta nowa mechanika. Dobra, czyli musimy teraz... Okej, okay, dokładnie tak. Musimy zebrać to urządzenie i będziemy... Chyba będziemy hakować drzwi, na to wychodzi. It's just like my dad. Faz wręcz! Oh my god! Faz klucz! Okej, okay, świetnie. Mamy faz wręcza! I info, dobra, zobaczmy. O, mamy itemki, fajnie. Collectibles or air... Air collectibles? Okej. Okay. Dobra. A Fazbear Technicians, faz wręcz, czyli faz klucz. Taki klucz nosili technicy właśnie tutaj we FNAF-ie. Dobra. Sprawdźmy, jak to działa. Przetestujmy. Okej, okay, charge all conducts in the correct level, point the fuzz wręcz at the conduct to charge it. Okej. Okay. Correct level. O! Oh. Czyli muszę to z... O, tak to działa, dobra, czyli to musimy przeładować, a następnie to musimy doładować, żeby one się złączyły.
Tak! Ej, od razu się skapnęłem, o co chodzi. Okej, okay. Żeby nie było, widzę, to jest mój pierwszy raz tutaj, po prostu jestem taki inteligentny. Nie no, żartuję, aż taki dobry nie jestem, po prostu miałem farta. Takie mam dziwne tutaj przeczycie. Niemniej jednak schodzimy na dół. I to jest chyba to miejsce, gdzie na początku się schodziło we Freddim. Nie mam pojęcia, wszystko jest tak rozwalone, że ja tutaj po prostu nie ogarniam, więc... Może pobiegnijmy troszkę szybciej, bo chyba idziemy do Roxy Raceway, takie mam przeczucia. O! To jest to miejsce, tutaj Monty gonił. Tak, tak, tak. Zdecydowanie. Tutaj Monty gonił. Na razie nie ma żadnych itemów, my po prostu zwiedzamy. O! Okej. Wszystko rozwalone tu jest. Co się dzieje? Śmieci jakieś. Okej, to miejsce na... Okej. Chyba lektor się zepsuł. Ktoś totalnie, wszystko to jest zepsute. Dobra, idziemy dalej, bo jestem ciekaw, czy w ogóle my damy radę dotrzeć do Roxy Raceway, czy po drodze przypadkiem coś nieoczekiwanego się nie wydarzy i na przykład nie będziemy w stanie tam dotrzeć. Swoją drogą mamy iść tu niby. A co się stanie, jeśli spróbuję... nie ma takiego przechodzenia. Dobra, to idziemy tak, jak nam gra każe. Czyli tutaj... O! No wiedziałem, że się wydarzy coś nieoczekiwanego, ja to po prostu przeczuwałem. Talassofobia intensifies. Mhm. Five Nights at Freddy's Security Breach. To jest dopiero intro. Ruin. Ulala. Czyli to był dopiero wstępniak. To nie będzie chyba jednak krótkie DLC. Sądząc po jakości, to raczej nie będzie krótkie. Raczej będzie bardzo długie. Gdzie my wylądowaliśmy? What the hell? Moja głowa! Gdzie to... O, nie jesteśmy w Monty Golf chyba! Okej, dobra, czyli Monty nas jakby wepchnął do swojego leża, do swojej miejscówki, czyli do Monty Golf. Nie, to nie jest Monty Golf. To jest Monty Golf, ale jakieś takie dziwne. Albo to są jakieś obrzeża Monty Golf. Siema Monty, widać, że się gra jeszcze doczytuje, ale to nie jest jakby wina mojego komputera, widzowie, to po prostu... Co jest? Coś słyszę. Coś słyszę. Podoba mi się to. Okej. Okay. Spokojnie. Free mask. Please take a mask. Take a mask. Serio? Take a mask. Aha! Free mask bot? Maskbot? Naprawdę? Maskbot? Nie chcę maski Wani. Zostaw mnie. No nie, no, nie ma wyjścia, musimy to wziąć. Okej. Okay. O, niech będzie. Thank you. Please enjoy. Weird. Mm-hmm. It's not a Bonnie mask. O nie, nie zakładaj tego. Nie zakładaj tego. Okej. Okay. O! No może jednak załóż, bo to może się. Okej, okay. Equip security mask. Security mask. R. O, oh, wow. Cool. Nice. Welcome to Vanni. Virtual Argument Neutral Network Integration Unit. Dobra, czyli został po prostu AR w skrócie. To jest po prostu AR. Nowy użytkownik wykryty. Parowanie. Uspokój się, to nie będzie bolało i potrwa chwilę. Au. Okej. Okay. Okej, okay. Nie bądź zaskoczona, jeśli zobaczysz swoje okolice, jakby wiecie, to co nas otacza. Wciąż jesteś w prawdziwym świecie, ale Fazbear Entertainment sprawił, że ten świat jest lepszy. Po prostu AR, tak? No nie oszukujmy się. Okej, okay. Możesz sprawdzać za pomocą tej maski. O, możemy naprawiać rzeczy, jakieś nodes, czyli jakby, nie wiem, jakieś diody, coś na tej zasadzie. Okej, okay. Okej, okay. I network, mamy dostęp chyba do networku. Call me Helpy. Okej, okay, spoko. Helpy przez I, a Helpy jest zazwyczaj przez Y. Okej, okay, moja praca, żeby ci pomagać, bla bla bla. Dobra, czy mogę zdjąć maskę? Mogę. Okej, witaj w prawdziwym świecie. Całe szczęście dla ciebie. O, implant pozwala mi komunikować się z tobą bezprzewodowo. Nawet jeśli twoja maska jest zdjęta. Okej, okay. ciekawe, powiem szczerze. Załóżmy. Świetnie, czyli mamy teraz po prostu założony jakiś implant. Ciekawe. Tu nie mamy... Tu mamy przejście? Chwila. O,
Czyli my widzimy przez obiekty, a jeżeli założymy maskę, to mogę przez to... Co jest grane? Okej, ta maska jest dziwna. Ona jakby łączy świat wirtualny z rzeczywistym. Zobaczcie, możemy przechodzić przez obiekty teraz, po założeniu tej maski. Nietypowe, tak samo jak nietypowe jest, że mój sąsiad w tym momencie robi mi ambient wiercenia, więc to się idealnie komponuje z Pizzaplexem, więc zostawcie łapkę w górę, jeżeli słyszycie, jak sąsiad wierci. Okej, do not... O, czyli nie możemy jakby hakować, jeżeli jesteśmy w AR modzie. Dobra, nieważne. Kolejne dwa kable. Okej, charge conducts. Jak to powinienem zrobić? Ładuje się. Okej, jedno się ładuje. O! Dobra, czyli prawdopodobnie najpierw muszę naładować ten na dole, a później ten na górze. Uwaga, sprawdzamy, czy to zadziała. Hops. Nie, nie zadziała. O, widzicie, nie, już nie jestem taki inteligentny, jakby się wydawało. Dobra, górny. A, i przez niebieskie wolniej idzie. Więc łatwiej jest, żeby one się, te dwa kable, połączyły. Okej, spoko, przynajmniej... To jest to miejsce z początku gry. To jest ten tunel, chyba. Nie. Nie, to jest jakieś po prostu jakieś łazienki. Dobra, nic, nic. Nic takiego super, super istotnego. Chica tu będzie. Znaczy, czuję, że tutaj będzie. W sumie nie, to Chica to już widzieliśmy. Więc może. Czemu to jest? A, dobra, maska. I mamy tu przejście. Ciekawe. Czyli teraz możemy sobie odkrywać miejsca. Czyli na przykład, nie wiem, kibelek. Jakiś kibelek może być po prostu, nie może być w nim przejście. A ja mogę o tym nawet nie wiedzieć. A, te drzwi się otwierają. Dziwne. Tu coś jest. Ej, w ogóle widać takie zgliczowane, że możemy przechodzić. I chyba znalazłem pierwszy sekret. Collect. Give me that. Air Bonnie Piñata. Info. Czy to mi coś daje? Nie, to jest po prostu Air Bonnie Piñata. Ej, może Bonnie będzie. Może Bonnie będzie ten... w tym DLC. Może to jest ten secret, który oni... A, i nie mogę zdjąć maski. Czyli jak jestem w pomieszczeniu, do którego nikt nie może wejść, to nie mogę zdjąć maski. Czyli teraz już wiem, jakim cudem Vani przemieszczała się po Pizzaplexie w podstawowej wersji Security Breach. Ona po prostu zakładała tą maskę i dzięki temu była w stanie przechodzić przez ściany. I jak my ją widzieliśmy, to był cały świat taki zgliczowany, nie wiadomo skąd ona wychodziła. Wszystko się zgadza, dobra. Co to jest? Odpalmy. Okej, security camera. Czyli możemy sprawdzać w okolicy kamery. To jest Monty Golf. Kamera 2, kamera 1. To jestem ja, o, patrzcie, tu jestem na dole. Nice. Kamera 2 jest na ten obszar. Kamera 3, ja tam widziałem Roxy chyba, wiecie? Ja tam widziałem Roxy. Intercom. Co to jest? To Monty. Okej, śmieszny trik, ciekawy, prawda? Okej, recordings like, automatic, dobra, czy my będziemy mogli przyciągać animatroniki do niektórych lokacji? Ciekawe, w ogóle system kamer bardzo ładnie wygląda. Czwarta kamera, intercom. O, czyli to działa jak we FNAF-ie czwórce bodajże, że możemy jakby Montiego tutaj wołać poprzez intercom. W sensie jakby przyciągać go do odkreślonych miejsc. Czyli tak, jeżeli ja jestem na kamerze 1, czyli na tej, to dobrze by było jego dać na kamerę czwartą. A nie da się na kamerę, może on jest na kamerze czwartej. A tu? Exit, nie mogę, intercom. A teraz nie mogę, select kamera. Okej. Czyli nie ma teraz Montiego, dobra, wyjdźmy stąd i zobaczmy, co się stanie. Prawdopodobnie dostanę po prostu potężnego jumpscare'a i będę płakał. Dobra, lecimy. Where Monty? Tu jest na pewno przejście. Tędy. O, to jest ten screenek. Dobra, czy mogę w to zagrać? Play, mogę w to zagrać, okej, mogę w to zagrać. Co to jest? Czy to jest Monty Golf? Czy będziemy grali w golfa? Czy to jest... 9 dołków Monty Golfu. Okej, dobra. Uwaga. Ustawiamy moc. Siu. Am I good? Czy jestem dobry? Chyba nie, nie jestem dobry. Dobra, pyk. No golf we FNAF-ie, no czegoś takiego jeszcze nie było. Okej, jestem dalej trochę. Prawdopodobnie jeżeli przejdziemy cały ten golf, to się coś odblokuje, ale nie wiem czy... Będziemy mieli dostęp do niego jakby
Tu musi być jakiś secret, wiecie? Tak mi się wydaje. Bo to nie może być tak, że po prostu my sobie tutaj gramy. O nie, pewnie trzeba będzie tutaj zdobyć ileś punktów, żeby coś się odblokowało. Dobra, ja bym chciał na razie z tego wyjść. Czy jest w ogóle Quit Arcade? Dobra, Quit Arcade, bo to nas jakby na razie wydaje mi się, że super nie interesuje. Chociaż ciekawie byłoby to przejść, to jednak ciekawi mnie, co jest dalej, jeżeli chodzi o Pizza Plex. I widzę, że gra się znowu wczytuje. Świetnie, fantastycznie. Okej, okay, ja bym poszedł dalej. A Monty Golf sprawdziłbym sobie w ramach takiej po prostu odkrywania sekretów i tak dalej. Bo wydaje mi się, że nie chcę po prostu tracić czasu na razie na Monty Golfa. Co tu się dzieje? Okej. Okay. Dziwne, zgliczowane kuleczki? Nie, one po prostu tutaj były. Dobra. Wszystko jest git. Czy ja powinienem tutaj, tak, tędy iść za kablem? Za kablem musimy iść. Czemu ta strefa jest zablokowana? Dobra, może muszę zdjąć maskę. Tak jest, muszę zdjąć maskę, wszystko się zgadza. Więc na pewno też odcinek pojawi się z odszukiwania sekretów, bo obstawiam, że po przejściu całego Monty Golfu będzie jakiś sekret. Więc po prostu zrobimy sobie odcinek z szukania sekretów. Tak obstawiam, po przejściu całej serii. Takie są moje przypuszczenia i tak też myślę, że... Tak też myślę, że zrobimy. I myślę, że to będzie całkiem dobre rozwiązanie tak zrobić. Siema, gol. Monty? Okej. Okay. Tu coś jest. To jest przejście. Okej. Okay. Słyszę cię. Słyszę cię, Gregory. Okej. Okay. Wyłączyć wszystkie systemy bezpieczeństwa. Nie ma tu żadnego sensu. Okej. Gregory? Security notes? What the heck? Co to jest? Ona nie wie, ona nie ma pojęcia, co to jest. Okej, ona nie ma pojęcia, dobra. Tutaj ewidentnie. O, czyli to jest rozwalone, mamy iść na górę. Ale ja bym sprawdził to miejsce. A, czyli tak. Okej, czyli są włączone jakieś dziwne systemy bezpieczeństwa. Nie mogę przejść tędy. Okej, dobra. Emergency lockdown mode. Dobrze. Deactivate nasty notes. Okej, dobra. Czy mogę przejść tędy? Nie. Czyli pewnie muszę pójść tutaj standardowo na górę, deaktywować bezpieczniki i będę mógł zejść na dół. I myślę, że po zejściu na dół już wtedy po prostu te drzwi się otworzą. Dobra, zdejmijmy to na chwilę. Obstawiam, że będzie mnóstwo sekretów, typu założysz maskę i będzie jakiś sekret leżał sobie na podłodze. Jestem ciekaw też, gdzie są... Co to jest? O, to jest pewnie ten security note. Tak obstawiam. Dobra. Deactivated one of... Dobra, zdejmijmy tą maskę. Jak ja mam to dezaktywować? Deactivate child notes first. Czyli tu jest jakiś... O! A, to jest sekret, po prostu, okej. Okay. Air Tragedy Mask. Dobra, chyba już wiem, jak nowy potwór będzie się nazywał, w sensie Sun i Moon będzie się nazywał Tragedia teraz. Takie są moje przypuszczenia, ale jakby jeszcze go nie spotkaliśmy, ale na pewno spotkamy. Tego jestem pewien. Tylko pytanie, jak to wyłączyć? No właśnie, Child's Notes. O! Dobra, dobra. React to your flashlight? Aha, dobra, że my po prostu widzimy to. Dobra, czy ja mam tędy przejść? Tu nie przejdę. Na pewno gdzieś musimy wskoczyć i jakoś spróbować się przedostać. Wydaje mi się, że musi być coś z maską związane. Tędy? Ciężko powiedzieć, czy my mamy się cofnąć, czy... Może tu będzie przejście. Też jakby jak zdejmujemy maskę i zakładamy, to też część widzimy, a część nie widzimy. I przez część możemy przejść, a przez część nie. Tylko pytanie, gdzie są te security nody? Tu jest kabel jakiś. Tędy prowadzi, na dół. Ale to będzie chyba do tych drzwi, tak mi się wydaje, że... Tak, on prowadzi do drzwi. Więc gdzieś tutaj musi być... W pobliżu... O! Ciekawe. Czy jak wyłączę maskę? O! Czy mogę to... Wygląda to tak, jakby się dało przez to przejść, ale jednak... Jednak się nie da. Tutaj może? Tylko jakiś kolejny sekret znalazłem. Oh my god!
Dobra, collect, zbieramy, zobaczmy co tym razem dostaniemy. Air Nightmare Plush. Uuu, czyli tutaj będzie też marionetka z tego co widzę. Ciekawe, ciekawe powiem szczerze. Dobra. Kabel prowadzi na górę albo do drzwi. Czyli to musi być ewidentnie gdzieś na górze. Udało się, znalazłem, zobaczcie, na ziemi jest po prostu taki wielki kabel prowadzący do tej beczki. Tu wystarczy to dezaktywować i wtedy nam się otworzą drzwi, tak więc uwaga. Dezaktywowane, dezaktywowane. Okej, okay, use. Po prostu nie wiedziałem, że ten kabel jest tutaj na dole. Aha. Okej, okay, connect the matching holograms. Be careful, do not cross the line. Czyli muszę to zrobić tak, żeby połączyć wszystko. Chwila. Jak to działa? Connect. O! Oh! Czyli muszę zrobić to tak, tak. Okej. Okay. That was easy. Połączyłem. O! Oh, dwa muszę połączyć i tak, żeby nie skrzyżować linii. Dobra, security note. Deactivated. Udało się, deaktywowaliśmy to. A nie było to takie trudne w sumie. O, dziękuję. Dziękuję, ale... To, co mnie najbardziej zastanawia, to czy my powinniśmy pójść przed siebie? Czy może... Serio? Okej, dobra, da się przejść. Czy powinniśmy wrócić do tamtych drzwi? Które są... W ogóle... Nie ma Montiego? Wielki hologram Montiego. Ciekawe. Zejdźmy na dół, bo tu były te drzwi, a one chyba... Tak, one dalej są zamknięte, czyli tam nie wejdziemy. Musimy pierw pójść tędy i aktywować pewnie kolejną rzecz, albo bardziej po prostu dezaktywować. Więc ja sobie zrobię tak, przejdę tędy. I tu, tak, dalej kabel prowadzi. Okej, czyli żeby tamte drzwi pod napięciem otworzyć, musimy tutaj po prostu pójść dalej i dezaktywować kolejne nody. Tak to przynajmniej wygląda. Hello? Ale nikogo tutaj nie ma. Mam jakieś przejście, ale ono mi się średnio podoba, powiem wam szczerze. No dobra, chyba nie mamy wyjścia. Przejdźmy sobie tędy, na spokojnie. Jak gdyby nigdy nic, w ogóle śmieszna sprawa, że używamy maski Vani. To jest hit po prostu. Dobra, tędy. Okej. Jest bezpiecznie, jest bezpiecznie. To jest w miarę bezpiecznie. O, co to jest? O, okej, anomalia. Entity in the Vani network. Please ask entity to leave the area immediately. Co to będzie za jakiś byt? Okej. Okay. Jakiś dziwny byt przesiaduje w sieci AR. Czyżby to był glitch trap? Ej. Prawdopodobne. Tu mamy dostęp tylko do jednej kamery. Okej. Okay. Dobra. Deactivate child node first. Czyli tak, najpierw musimy założyć maskę. Iść po brudnych kablach. Ich na ziemi, zgadza się. Deaktywować je, a później jeszcze zhakować. Okej. Okay. Deaktywujmy. Tym razem dwa mamy do dezaktywowania. Jeden. I uwaga, uwaga. Gdzieś tu powinien być drugi. Tak, tak, bo ja poszedłem za jednym, a drugi prowadzi tu. O, czyli to jest po prostu ten jakby plakat Montiego? Tak, okej. Okay. Tu jest coś nie tak. Dobra. O! Co to było? Okej. Okay. Okej, okay, jakiś... What the hell? Co jest grane? Tu Monty przyszedł. O nie. Game over. Dostałem jumpscare. Jestem ciekaw, w jakim miejscu mnie wrzuci. To jest moja pierwsza śmierć. Bo też nie ma co ukrywać. W ogóle tutaj nie ma zapisów gry. Wszystko jest zapisywane tak jakby automatycznie. Więc jestem ciekaw, gdzie mnie gra tutaj cofnie. Może nie będzie aż tak źle. To miejsce, czyli... O, czyli tak naprawdę nic złego mi się tutaj nie stało. Myślę, że na tym miejscu sobie zakończymy i w następnym odcinku otworzymy te dziwne drzwi pod napięciem.